Cześć, witajcie. Dziś polska premiera Realme Narzo 35G. To jeden z najtańszych, o ile nie najtańszy, smartfon obsługujący 5G spośród dostępnych na polskim rynku. Z tego też względu postanowiłem podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami po kilku dniach użytkowania tego smartfonu. Zapraszam. Realme Narzo 35G to z technicznego punktu widzenia bliźniak znanego już u nas modelu Realme 8 5G. Można to w zasadzie potraktować jako remake, chociaż ten smartfon ma, jak widzicie, nieco ciekawszy design, nieco lepszy wygląd. Jest oferowany w dwóch innych kolorach, tym niebieskim oraz w podobnym, ale srebrnym. No i niestety, zaraz się dowiecie dlaczego, występuje tylko w jednej kompletacji pamięci. 4+64. Te 4 to trochę za mało, no ale cena. Cena nie bierze się znikąd. No i między innymi też z powodu niskiej ceny telefon ma obudowę z tworzywa. Ale jak widzicie, obudowa wygląda całkiem fajnie, chociaż niestety bardzo szybko się brudzi i dosyć łatwo rysuje. Ale producent na szczęście dodaje do zestawu silikonowy pokrowiec. Ogólnie telefon jest całkiem poręczny. Trzeba się jedynie przyzwyczaić do takiej małej osobliwości, mianowicie włącznik jest po przeciwnej stronie co przyciski głośności. Lub odwrotnie. W każdym razie jest to trochę niecodzienne. Z reguły klawisze te występują obok siebie. Tu jest inaczej. A skoro już o włączniku powiedziałem, to we włączniku umieszczono również czytnik linii papilarnych. Czytnik jak na tani telefon po prostu jest super. Nie dość, że wygodny, to jeszcze całkiem bezbłędny i całkiem szybki. A jak ktoś nie lubi czytnika, to jest oczywiście też tutaj układ rozpoznawania twarzy i też całkiem poprawnie działający. No niestety, z racji ceny nie ma mowy o wodoszczelności, nie ma mowy o ładowaniu indukcyjnym, a ekran, no cóż, ekran wygląda dość przeciętnie. Ta ramka oczywiście no jest szeroka jak to w tanich telefonach, ale w sumie ekran wygląda w miarę nowocześnie, bo aparat do selfie schowano w narożniku. A rzeczony ekran ma przekątną 6,5 cala, rozdzielczość Full HD. No niestety można ponarzekać, że jest wykonany w technologii LCD, ale za to mamy tutaj szybkie odświeżanie obrazu. 90 Hz. Maksymalna jasność tego ekranu to 600 nitów, oczywiście w trybie automatycznym i na słońcu. I muszę Wam powiedzieć, że w miarę dobrze używa się tego telefonu w słoneczne dni. Co prawda ja już jestem trochę rozpieszczony przez AMOLEDy, ale ogólnie do tego wyświetlacza większych zastrzeżeń nie mam. Kąty czytelności są przyzwoite, nie zabrakło ciemnego trybu interfejsu, nie zabrakło przyżółcania w celu ochrony wzroku. Mamy oczywiście do wyboru dwa tryby obrazu podstawowy oraz żywy i możliwość regulacji temperatury barwowej ekranu. Niestety w telefonie tym nie ma Always On Display, co jest w sumie oczywiste w przypadku wyświetlaczy LCD, no ale niestety również nie ma diody powiadomień. Narzo 35G pracuje w oparciu o popularny średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 700, który jest wspierany, jak już wspomniałem, przez dosyć skromne 4 GB pamięci operacyjnej. I to jest chyba główne gardło, jeżeli chodzi o wydajność, chociaż ta jest w miarę przyzwoita. Telefon działa w miarę płynnie, da się na nim trochę pograć, nie przegrzewa się za nadto, chociaż przyznam, no czasem odczujemy, że te 4 giga to w obecnych czasach to jest takie powiedzmy smartfonowe minimum zapewniające w miarę sprawną pracę urządzenia. Jeżeli chodzi o miejsce na dane, to już większego problemu nie ma, ponieważ mamy do dyspozycji nie tylko wewnętrzną pamięć 64 giga, ale też gniazdo na kartę microSD, z której to możemy korzystać nie rezygnując z dual SIM, bo slot jest potrójny. Spora zaleta tego urządzenia. Nie zabrakło również NFC, a gamę interfejsów uzupełniają m.in. dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1 i oczywiście nawigacja wspierająca wszystkie popularne systemy. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 z interfejsem Realme. Interfejs ten jest dosyć przyjazny i nieprzeładowany. Znajdziemy w nim m.in. możliwość dzielenia ekranu pomiędzy dwie aplikacje, nawigację gestami, czy też możliwość zmiany kroju albo układu ikon. Interfejsu można używać w trybie płaskim, zasobnikowym albo uproszczonym. Realme dokłada trochę dodatkowych, ale takich niekoniecznie śmieciowych aplikacji, a jak której z nich nie potrzebujemy, to możemy ją łatwo usunąć. Realme Narzo 35G ma mini jacka, ale niestety nie ma głośników stereo. Głośnik jest jeden pojedynczy na dole, ale w miarę przyzwoity. Tutaj większych zastrzeżeń nie mam, gra dosyć głośno i dosyć czysto. Obok niego oczywiście mamy też port USB-C. Realme Narzo 5G zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z dodatkową funkcją Smart 5G Power Saving, która ma oszczędzać energię wtedy, kiedy telefon pracuje w sieciach 5G.
Prawdę mówiąc, 5G ma u nas taki zasięg, że ciężko mi to było wypróbować. Może tam coś daje, ale w praktyce ten telefon spokojnie w stanie popracować 2 dni. Trzeba tylko ustawić automatyczne podświetlenie ekranu, automatycznie regulowaną częstotliwość jego odświeżania i wyłączyć to 5G, kiedy wiemy, że i tak żadnego nie złapiemy w naszej okolicy. Nie zabrakło tu w miarę, podkreślam słowo w miarę, szybkiego ładowania. Jest 18-watowe. W zestawie jest oczywiście odpowiednia ładowarka, a napełnienie akumulatora trwa w granicach 2 godzin. Selfiakami zajmuje się wspomniany już wcześniej otworkowy 16-megapikselowy aparat dostarczony przez Samsunga z przysłoną 2.1. W dodatku jeszcze wzbogacony na przykład o sztuczną inteligencję i HDR, który polecam włączyć na stałe. Naprawdę aparacik całkiem dobrze sobie radzi. No i tutaj większych zastrzeżeń mieć nie mogę, podobnie jak do głównego aparatu tylnego 48 megapikseli. Również dostarczonego przez Samsunga. Tu mamy przysłonę 1.8, tryb nocny i ogólnie rzecz biorąc ten aparat byłby zupełnie całkiem fajny, gdyby jeszcze tylko nagrywał w 4K, bo nagrywa maksymalnie Full HD. Pozostałe dwa aparaty, no to już dwójeczki do makro i do rozmywania tła. One po prostu są i robią swoje, nie ma tu się specjalnie nad czym rozwodzić. Myślę, że spoglądając na cenę Narzo 35G, to ten aparat można również ocenić raczej pozytywnie. A jak oceniam całość, całokształt Realme Narzo 35G? To po prostu przyzwoity, a nie drogi telefon. Nie ma jakichś strasznych niedociągnięć, jakichś strasznych niedostatków, które przy tej cenie chciałbym mocno krytykować. Przede wszystkim możecie go sobie kupić, jeżeli chcecie wypróbować 5G w praktyce i zobaczyć, czy ten cały szał na 5G ma sens. Aha, zapomniałem dodać, że tutaj jest Dual SIM z 5G na obu kartach. Możecie również kupić sobie ten telefon, jak czasem chcecie sobie pograć, a tak po prostu, jeżeli potrzebujecie zwyczajnie telefonu do takiej, nazwijmy to, podstawowej komunikacji. W tej roli to urządzenie sprawdzi się całkiem fajnie. Trochę szkoda, że ma tylko 4 giga RAM-u i trochę szkoda, że nie ma też z tyłu aparatu szerokokątnego. Mamy za to NFC, bo o tym też nie wspomniałem, porządny aparat, porządny akumulator, całkiem przyzwoity wyświetlacz, no i nie najgorszy wygląd urządzenia. Od siebie w roli zalet wymieniłbym jeszcze potrójne gniazdo na karty, mini jacka, no i szybki oraz wygodny czytnik linii papilarnych. Zatem ogólnie wiele złego na temat tego telefonu raczej nie powiem, a to dlatego, że kosztuje on, moi drodzy, 899 zł. Przypominam, jest to urządzenie z 5G. I na tym kończymy nasze szybkie spotkanie z Realme Narzo 30, a ja oczywiście tradycyjnie dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście na naszym kanale, że oglądacie. No i oczywiście proszę o jak najszersze wsparcie i powiedzcie o tym kanale swoim znajomym, przyjaciołom, kolegom, koleżankom i tak dalej. Trzymajcie się. Cześć!